No, witam was. Trzeba się tylko odłożyć deskę. Japonki. Dobra. Założymy gumiaki. Dobra, moi mili. Ja nazywam się Witold Transken i witam was na swojej serii R na mapce Ravenport. Wiecie co? Jeszcze nie mam. Jeszcze nie robimy dzisiaj żniw na naszym polu. Pokażę wam, bo chciałbym uruchomić w końcu nasze szklarnie. Nie uzupełnimy ich nawozem, bo sztucznym się nie da. Obornika jeszcze nie mam, bo nie mamy krów. Ale chociaż zapuścimy do niej wodę. Tak jak widzicie, przed nami stoi nasza jaskinka z wodą. Już ją podłączamy. Uzupełnimy wodę z naszej wieży ciśnień. Oj, co to się dzieje? Co to się dzieje? Amatorka. Jest. Dobra. Uzupełnimy wodę i napełnimy nasze szklarnie. No chcę, żeby one przynosiły jakiś zysk, bo minął jeden dzień, a ja mam same straty. Nic mi nie przynosi zysków. Oprócz oczywiście paru kontraktów. Dobra. Podjeżdżamy. Co ty, Witold, wyrabiasz? Ale chyba ktoś dzisiaj... Chyba popiłeś na tych... Ojej, było, było, było. Na tej desce. Dobra. I patrzcie, sałata wzrosła. Jak jest trochę sałaty, no to powinno przynosić nam zyski. Niech tą wodę się napełni. Jeszcze pomidory. Pomidorów jeszcze nie ma. Zaraz napełnimy wodą i też powinny wzrosnąć zaraz. Jak podjeżdżamy pod... Aha, bo włączyłem. Nie gaś. Jak podjeżdżamy pod... Pod szklarnię i mamy okno pomocy włączone, to jest właśnie pokazany poziom wypełnienia wodą. Poziom wypełnienia nawozu. No zero, no bo nie mamy nawozu, ale mamy wodę, więc uzupełniliśmy wodę. Jest 100%. Pomidory wzrosły. Wzrosły. No jest elegancko. Dobra. Odstawimy naszą jaskinkę teraz. Z prac na naszym gospodarstwie to by było na tyle. Mam jeszcze jeden kontrakt uruchomiony. Tu niedaleko na naszym... Na obok naszego pola, na polu numer 2. Więc zrobimy ten kontrakt. Trochę pojeździmy kombajnem. No, jest to troszeczkę większy kombajn niż planujemy zakupić. A może jego zakupimy? No, zobaczymy jeszcze. Zaparkujemy. I przenosimy się na pole. Tu już poprzeczniaki porobiłem. Kombajn jest z Rosselmasha. W opisie powrzucam wam nazwy maszyn, z których korzystam na danym odcinku. Kombajn, z jakimi maszynami jeździ, ciągniki, z jakimi maszynami jeżdżą. Żebyście mieli po prostu podgląd i jeżeli chcecie skorzystać, też możecie z nich skorzystać. Dobra, ja tu trochę skosiłem. Zrobiłem poprzeczniaki. Dwa razy z dołu, z góry i z prawej strony. I wiecie co? Odłożyłem go z powrotem, poskładałem go, żeby pokazać wam, jak to wszystko działa. Wyłączymy okno pomocy, bo nam nie będzie potrzebne. Dobra, tylko zajmuję na miejsce. Rosselmasz. Piękny Rosselmasz 161. Do niego. Rosselmasz Draper Stream 900. Chyba 9-metrowy z tego, co mi się wydaje. A to nie we wypożyczonych. Sprawdzimy tutaj. Rosselmasz, o ten. Tak jest, 9-metrowy. Można było się domyślić po nazwie. No to co? Odpalamy. Rozkładamy ten kombajn. W środeczku. O! Jest ogrzewanie. Ogrzewanie to ja lubię. Jest radyjko.
To dobra. I podjeżdżamy. Tam stoi ciągnik, ale to potem wam pokażę. Podjeżdżam pod header. Zaczepiamy. I teraz tak, bo to jest header na kołach ciągany. Więc jego też trzeba złożyć. Widzicie? I dopiero teraz jest gotowy do pracy. No okej, okay, no to podjeżdżam pod pole. I będziemy jeździć. Opuść, włącz i tempomat. I jedziemy. Rosel masz. Wiecie co, no te pola sąsiadów nie są zbyt zadbane. Strasznie dużo tu chwastów. Patrzcie, jak kolorowo jest w tym zbożu. Szkoda, że nie możemy, jak na przykład zmucimy jego pole, że nie możemy wziąć sobie, wynająć czepy samozbierające i zabrać mu jeszcze słomę. No nie da się, niestety. Ja bym tak robił, żeby wiecie, zarobić jeszcze dla siebie, ale niestety sąsiady nie pozwalają. No nieźle. 10,5 tony zbiornik. Wiecie co, no przyjechałem, nie zdążyłem przyjechać wszystkich tych czterech stron, znaczy trzech stron po dwa razy, to jest w sumie 6 razy, żeby i już mi się napełnił pełny zbiornik, już miałem, więc no szybko zbiera z tym 9-metrowym headerem. Podnosimy, cyk, zawracamy, opuszczamy, tempomat i jedziemy w kolejną stronę. Gdybym miał jeszcze słomę zbierać, to bym ładnie ją jeszcze wyrównywał, że po zakończonym polu podnosił header, trochę wycofam, trochę podjadę do przodu, tak żeby tą słomę rozrzucić jeszcze w tym samym pokosie. Pokażę wam na końcu, jak dojedziemy do tego, do końca, tutaj do końca tego zboża, to wam pokażę, jakbym to zrobił. Normalnie zaraz nie będziemy tego robić, bo to bez sensu, tak tego nie zbierzemy. Ale jedzie. No. No tam, tak jak widzicie, stoi ciągnik firmy Stara. No słabe są te ciągniki, bo z przodu nie można żadnych obciążników mu założyć. Nie można podłączyć żadnych maszyn z przodu. O, i do tyłu. Rozrzuciliśmy somę w tym samym pokosie i teraz możemy jechać na drugą stronę. Z dala widać naszą gospodarkę. Bo to jest pole numer 2. Zaraz w naszej trójce. Pole numer 2. Gdzie ustawię się. I tam widać naszą gospodarkę. Oborę dla krów. I tą wiatę obok kurnika. No i tą skarpę wielką, bo tu przecież zaraz przy skarpie jesteśmy, myślę, przy tej górze tam. No wygląda to nawet spoko, zacnie to wygląda. No na naszym polu mamy już po zasianiu, no to będzie pierwszy poziom wzrostu naszego owsa. Czy ja go nie siałem, on już był zasiany. A, niech rośnie. Będzie słoma się jeszcze zbierze, słomę sprzeda na strych. Będzie hajsiwo z tego. Ja to z tą stronę. No fajnie, fajnie ten Rosel masz jeździ. Akurat jest tak zrobione, że dwa zbiorniki tego Rosel masza to mam pełną szczepę podłączoną do Stara. Koszula komunijna założona. Tak to można jeździć. Niech sąsiady widzą, że na bogato się tu bawimy, a nie. No to co, myślę, że jeszcze z jeden raz przejedziemy. Akurat będzie rura wystawiona na zewnątrz, to się wysypiemy.
myślę, że będzie ok. Podnosimy. Nawrotka. Oczywiście nie skosimy tego pola całego na naszym odcinku. No bez sensu, będę zanudzał, żebyście patrzyli cały czas, jak ten kombajn jeździ tą i z powrotem. Skoszę sobie pola odcinkiem. Teraz tylko nasypiemy jeszcze do ciągnika zboża. Podjedziemy jeszcze na syp, wysypiemy to. Myślę, że będzie ok. Co to za firemka tam jest jakaś? Fabryka? Ciekawe, czy będzie z niej śmierdziało, bo czasami śmierdzi z takich różnych fabryk, wypuszczają różne dymy wieczorami, jak ich nie widzi. Jak wszyscy urzędnicy w domu są już. A ja to zaraz gospodarstwo. Ciekawe, jak chemikalia z tej fabryki wpłyną na moje uprawy. No, powolutku mamy już, dojeżdżamy, jest 100%, dobra, wystaw rurę. Gasimy ten kombajn i przenosimy się do Stara ST Max 180. No, to jest chyba, zerknijmy jeszcze, ale on chyba jest w średnich ciągnikach. Tak, 180 ST Max, 180 koni. No, tak, w sumie są mniejsze, małe ciągniki, które potrafią taką moc osiągnąć, więc nie jest to nic nadzwyczajnego. Przyczepa powinna być wszystkim znana, z ruchomym dyszem Agrolinera. No też zacna przyczepa, naprawdę spoko. Otwieramy. Fajne, bo ma różne możliwości zsypu. Prawa, lewa, tył i syp ten mały z tyłu tutaj. O, ten dokładnie. Więc no, jest ok. No i plus, że można do niej podłączyć też inne przyczepy. Tu ma zaczep z tyłu. A jak w ogóle w tej starej wygląda? No jest ekran, no jest nowocześnie. Przyciski, jakieś drążki. No jest dla pasażera. Siedzisko. Czy jest miejsce na kubek na kawę? No nie, ja lubię kawę wypić. Gdzie tu jest miejsce na kubek? No nie ma. No to nie, nie, to tak nie może być. Na kanapki jest, a na kubek nie ma. Zasłaniamy. Jeszcze zobaczmy, gdzie musimy jechać. Chyba tutaj. Na ten port pojedziemy. Oczywiście osłoniliśmy naszą przyczepę, żeby zboże nic się z nim nie stało, żeby się tylko puścimy pracownika, niech sobie pracuje, a my jedziemy i tempomat. No nie podobają mi się te ciągniki. A jakiś taki słaby jest. No nie podoba mi się. Darowanemu koniowi, jak to się mówi, bo to wynajęty sprzęt, jak wiadomo, do kontraktu. Petarda. Niedaleko jest dość ten skup na porcie. Jak się nazywa w ogóle ten skup? Portowy elewator zbożowy. Wow. No to jedziemy. Właśnie do tego skupu, portowy elewator zbożowy. Spójrzmy, jakieś domki mijamy tutaj. No jest to taki klimat amerykański. Też takie w miarę szerokie drogi, są pasy bezpieczne, to są te pasy boczne. No wygląda to. Ocean. No dzisiaj na nim surfowałem, to wiecie. To są moje rejony, przecież tu moja gospodarka stoi. No i okej, te 180 koni to tak słabo to ciągną. Chociaż to i tak jest mocniejszy ciągnik niż mój. Niż nasz Class Arion, ale Class Arion to przynajmniej wygląda. No.
Takie cudo to. Nie musi się jakimiś koniami jeszcze bronić. Nie idzie drodzy pociąg? Nie, dobra. Wiecie co, tu można chyba drzewo sprzedać. Tu jest chyba sprzedaż drzewa, nieźle. Może tu będziemy drzewo sprzedawać, no to niedaleko w sumie naszej farmy już. Wiecie, jest ten skup chyba tutaj. O, jest, dobra. I jest. Co ja robię? No i dobra, on się sypuje. A my co? Kończymy ten odcinek. Nie będziemy przedłużać. Spodziewajcie się pod opisem, pod odcinkiem opisu maszyn, z których korzystamy. Spodziewajcie się za 2 dni kolejnego odcinka z serii R. Jutro odcinka z wódka. Polecam poprzedni odcinek z wódka, żebyście oglądali. Na koniec filmiku pojawią się 3 ekraniki, żebyście mogli sobie zobaczyć naszą playlistę, subskrybować, następny nowy odcinek zobaczyć. To ja się z wami żegnam, pamiętajcie, łapka w górę o subskrypcjach, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć.